Dzień dobry, z tej strony Beata Wach z Ogrodowych Skarbów. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o hortensjach bukietowych. Moich ulubionych hortensjach. Zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. Hortensje bukietowe to zdecydowanie grupa roślin, które bardzo, bardzo lubię i praktycznie na każdej rabacie takie hortensje u mnie znajdziecie. Ale właśnie, jaki ten rok był dla hortensji? Czy jestem zadowolona w tym roku? Czy tak nie do końca. Przejdę, pokażę wam jak wyglądają kwiaty i po kolei opowiem wam co jest fajne w tym roku, a co tak nie do końca. Hortensje w tej części ogrodu, czyli w części przydomowej. Były powiedzmy najbardziej zaopiekowane, jeżeli chodzi o wodę i nawóz. I powiem Wam szczerze, że w tym roku no, nie mam pojęcia, co się dzieje. Być może to ta wiosna, która była dość długa i zimna, potem było dość sucho i zanim to wszystko, słuchajcie, ruszyło, ta, ta cała wegetacja roślin, to po prostu. Coś było nie tak, bo w tym roku z moich hortensji nie do końca jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o wielkość kwiatów, no to powiem, że jest ok, jest w porządku. Zdarzały się lata, gdzie faktycznie te kwiaty były większe, pokaźniejsze, no ale nie przesadzajmy, one nie są małe, więc z wielkość kwiatów mi odpowiada. Ale pokrój, zobaczcie, co się tutaj dzieje. One po prostu leżą. I teraz wydaje mi się, że mogą tutaj być różne czynniki. Wiosna była dość zimna, długa, zanim to się wszystko rozkręciło. Potem było dość sucho. I słuchajcie, był moment, gdzie ja lałam wodę. I dawałam też, wchodziłam z nawożeniem. Jeżeli damy więcej nawozu azotowego, gdzie tego azotu właśnie jest więcej, roślina będzie pobudzona do wzrostu. I być może to jest właśnie powód takiego, a nie innego zachowania tych roślin. Natomiast nie do końca, bo mam dwie sadzonki tych roślin w totalnie innym miejscu, gdzie nie podlewałam, nie nawoziłam i za chwileczkę pokażę Wam, jak one pięknie wyglądają. Tutaj oczywiście mamy ekran z moich tuj szmaragd i one bardzo wypijają wodę. Jeżeli chodzi o te dwie, które za chwileczkę Wam pokażę, rosną też przy e, szmaragdach i też rosną, nawet bym powiedziała bliżej tych szmaragdów, a kwiaty mają po prostu piękne, ogromne. Idziemy i za chwileczkę pokażę Wam, jak one pięknie wyglądają. Pięknie wyglądają, mam na myśli ich piękne, ogromne kwiatostany. Zobaczcie, one są naprawdę ogromne. Ciężar tych kwiatów spowodował to, że one po prostu leżą. Wypadałoby każdą podwiązać, i wtedy widok takich hortensji byłby no po prostu czymś cudownym. Natomiast ja. Podwiązywania jeszcze nie zastosowałam i niestety one wszystkie się wyłożyły. A teraz mamy akurat noc po takich mocnych ulewach z wiatrem, więc możecie zobaczyć, jak moje wanilki wyglądają. No i teraz tak, jeżeli tamte były nawożone i były podlewane, i gdyby to była wina dużej ilości azotu w nawozie, no to jaki jest, jaka jest przyczyna. Tych hortensji, które tak leżą. Więc chyba to nie do końca o to nawożenie chodzi. Aczkolwiek ten widok drażni mnie, bo nigdy moje hortensje tak się nie zachowywały. One po prostu mają piękne kwiaty, duże i ja rozumiem to, że jest duży kwiat i on może spowodować to, że gdzieś te pędy troszeczkę się nachylo, ale nigdy nie było tak, że one po prostu mi prawie tutaj leżały na zrębkach. Wielkość piękna, ale niestety pokładają się już w tym roku strasznie. Dajcie mi znać, czy Wasze wanilki też w ten sposób zachowują się. I jak uważacie, co może być przyczyną takiego ich zachowania? W tym roku moja puzlowa przeżyła, można powiedzieć, sezon bez podlewania. Hortensje są malutkie, nie urosły, więc się nawet i nie wykładają. Tutaj mam inną odmianę, ale powiem Wam, że jest dość fajna, bo jest kompaktowa. Natomiast przejdziemy, pokażę Wam jeszcze inne hortensje, które są w moim ogrodzie. No i opowiem Wam o odmianie, która jest sztywna i z której najbardziej jestem zadowolona. Puzlowa była praktycznie w ogóle nie podlewana nawet hortensje i powiem wam że można było się trochę przyłożyć i popodlewać punktowo hortensje bo hortensje są roślinami które bardzo lubią właśnie żeby tej wody im nie brakowało Zobaczcie tutaj, kwiaty są malutkie, one są tak krótkie, że jeszcze takie nie były. W tym roku hortensje nie do końca mi się udały, nie są to rośliny, które mnie w tym roku zachwycają. Będzie odmiana, o której właśnie już Wam wspominałam, że Wam pokażę, jak wygląda. No ta, no cóż, tu dużo mówić. Kwiaty są małe, ale przynajmniej się nie pokłada, więc sztywniejszy krzew jest. Ale mogło to troszeczkę wyglądać inaczej. Mogłam bardziej dopilnować podlewania, no ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego z drugiej strony po prostu przypilnować. Moja rabata puzlowa jest. Nie do końca typową różanką. Tutaj mam najwięcej bylin, ale też mam hortensję, ponieważ je bardzo lubię. I możecie zobaczyć, że tutaj mam odmianę, która jest piękna, sztywna, natomiast tutaj niżej jest to hortensja Bobo i też ma pewne zachowanie którego nigdy wcześniej nie było. Chodzi mi o budowę i wygląd kwiatów. Za chwileczkę Wam pokażę, jak to wszystko z bliska wygląda. Ona ma, powinna mieć pełne kwiaty, czyli taki stożek, piękny. Zobaczcie tutaj. Tutaj są kwiaty, natomiast tutaj mamy wygryzione płatki kwiatów, co też jest, powiem Wam, że niezbyt fajne, bo te rośliny przy samym wejściu na moją działkę, no nie wyglądają ładnie. Hortensje Bobo e, powinny mieć właśnie piękne, stożkowe e, kwiatostany. No i tak, tutaj z tyłu możecie zobaczyć, że są właśnie pełne e, kwiatostany, natomiast Bobo jest po prostu obgryzione. Takiego wcześniej e, czegoś nie widziałam. Wydaje mi się, że jakieś owady sobie tutaj z tych moich płatków, albo zrobiły pożywienie, albo budulec na mm, jakieś, nie wiem, małe uleczy, na coś innego. E, podejrzewam osy, bo bardzo osy tutaj mi buszowały i bardzo siedziały na e, tych kwiatostanach, najbardziej właśnie na tych kortensjach bobo, ale nie miałam czasu, żeby się przyjrzeć, czy faktycznie one tutaj coś gryzą, czy nie. No i zobaczcie, jak to wygląda. Po prostu kwiatków. Brak. Kwiatostany są łyse. Jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Mój ogród ma 10 lat, więc różnorodność Hortensji nie jest ogromna. Kiedyś po prostu były najbardziej dostępne odmiany, te, które ja mam w tym momencie w ogrodzie. Tutaj możecie zobaczyć, jest to kolejna wanilka pokazywałam Wam wanilki w innej części mojego ogrodu. No i one się pokładały, miały mniejsze lub większe kwiaty. Tutaj zobaczcie, kwiaty nie są zbyt duże, natomiast krzew no, po prostu jest sztywny, tu się nic nie wykłada. Jeżeli chodzi o ilość słońca, to tutaj te rośliny no mają tego słońca trochę więcej. Te wszystkie wcześniejsze, które Wam pokazywałam, mają około 5 godzin słońca. No i jak widać, chyba jest troszeczkę za mało. Albo po prostu w tym roku tak jakoś się dzieje, że te hortensje się wywracają. Dajcie mi koniecznie znać. Czy u Was jest też taka sama sytuacja, że te same odmiany w jednym miejscu są piękne, sztywne, a w innym po prostu się wykładają. Ale przejdziemy dalej do ogrodu. Pokażę Wam te hortensje, które nigdy mnie nie zawiodły. Hortensjami numer jeden, bo tak mogę o nich powiedzieć. Są to hortensje, które nigdy mnie nie zawiodłem. Kwiatostany zawsze, co roku są piękne, krzewy są sztywne. Ten pęd, który trzyma kwiatostan, no po prostu widać, że on jest gruby i ten kwiat, choćby nie wiem jaki deszcz był, nawet się, słuchajcie, nie ugina. Zobaczcie, on z powrotem wraca na swoje... Miejsce. Jest to odmiana, przy której możecie zaobserwować, na samym dole są kwiaty. Te kwiaty nie są kwiatami wyłożonymi się, jednak to krzew wytworzył młode pędy, których ja nie usunęłam i po prostu są na nich kwiaty, czyli po prostu niziutko na wiotkich pędach, ale wszystkie te główne, bo tak naprawdę te dolne mogłam usunąć dziś tam, wiecie, po drodze, jak jakieś zabiegi pielęgnacyjne robiłam. Ale zobaczcie, te duże są naprawdę przepiękne i kolor jest śliczny i ta gęstość tych kwiatów jest po prostu zachwycająca. One są takie mega zbite. No i co jest dla mnie najważniejsze, one się nie pokładają, czyli wyglądają cały czas pięknie. W tej części ogrodu mam kolejne limki. Tutaj susza dała im się mocno we znaki. Zobaczcie na te malutkie kwiatostany. One są naprawdę niewielkie. Aż po prostu żal było mi patrzeć na kwiatostany, które są tak maniutkie. Wiedząc jak ta hortensja może wyglądać, to po prostu jak spojrzę na te maleństwa, no ale słuchajcie, jeden rok jest lepszy dla hortensji czy też dla innych roślin, a drugi niestety, ale troszeczkę gorszy. No ogród żyje, Cały czas się słuchajcie, zmienia, ale też i pogoda czasem tak powoduje, że rośliny nie zachowują się co roku tak samo. Przejdziemy przez ogród i pokażę Wam kolejną e, wanilkę tym razem, bo najczęściej właśnie albo wanilki, albo limki są w moim ogrodzie i pokażę Wam jak w centralnym punkcie na rabacie, niestety hortensja no, nie przyozdabia tego miejsca. Tutaj mamy centralny punkt, rabat za mostkiem i tutaj właśnie jest rabata z moimi kulami bukszpanowymi, z wrzosami. O wrzosach też nagrałam wideo, więc zachęcam Was, żebyście wrócili do nagrania z zeszłego roku, jak robiłam tutaj właśnie taką też metamorfozę, jak sadziłam, jak przygotowywałam ziemię właśnie do nasadzeń z wrzosów. Ale dzisiaj nie o wrzosach. Zobaczcie. Tutaj mam Hortensję, która w tym roku o dziwo nie wyłożyła się, bo w tamtym roku po prostu leżała na moich bukszpanach, i to. Dosłownie. W tym roku owszem, jest sztywniejsza, ale kwiatostany niestety są brązowe, pokryte przepalonymi płatkami, no i niestety no nie wyglądają fajnie. Te przypalone kwiatostany są czymś naturalnym i to jest takie zmęczenie po sezonie widoczne właśnie na hortensjach. Ale aż żal, że ten upał spowodował, że to zmęczenie tak szybko na tych krzewach niestety było. Widoczne. Przy moim placyku wypoczynkowym niejednokrotnie pokazywałam Wam hortensje, które wyprowadziłam jako hortensje na pniu. Hortensje nie są szczepione na pniu, hortensje są wyprowadzone. O tym jak to robiłam, już dwukrotnie nagrywałam wideo, oczywiście podlinkuję. Natomiast tutaj chciałam Wam pokazać. Też to jest moja wanilka, która w tym roku ma tych kwiatów, bo w tamtym roku tyle nie było. Ale słuchajcie, one są tak przepalone, tak są po prostu już suche. No, słońce niestety zrobiło swoje. Temperatury były tak wysokie i ten czas tych temperatur był dość długi, że kwiaty hortensji nie wytrzymały. Tutaj widzimy hortensję, która się pomalutku odbudowuje. Ja wam opowiadałam, że tutaj właśnie rósł. Rosła duża kępa trawy miskanta, który przykrył mi tą hortensję. I możecie zauważyć, że ona jest taka archityczna, cieniutka. Ona po prostu od początku będzie budowała swój szkielet tej tak jakby korony swojej, bo tutaj już jest ładnie wyprowadzona sadzonka. Żadna inna roślina tej hortensji nie przeszkadzała, więc ona wytworzyła szkielet. Pędów, gdzie jak widzicie, kwiatostany bardzo ładnie, sztywno się utrzymają. Natomiast tutaj mamy sytuację, gdzie są cieniutkie pędy, no ale to jest. Pierwszy rok, tak jakby po tym zniszczeniu przez Miskanta. To jest pierwszy rok, gdzie ta hortensja w ogóle mi zakwitła, i od początku buduje te, takie wiecie, te sztywniejszą część swojej korony. Podsumowując, ten rok, jeżeli chodzi o hortensje bukietowe, to nie do końca jestem zadowolona. Wiem, co te krzewy potrafią zrobić. Jakie potrafią wytworzyć przepiękne duże kwiatostany. I jakie potrafią być sztywne, że te kwiatostany są widoczne z daleka, a u mnie na niektórych rabatach kwiatów jest brak, ponieważ są wyłożone. Mimo to hortensje nadal zostają moją grupą roślin. Ulubioną i niczego nie będę zmieniała na rabatach. Każdy rok jest inny. W jednym roku będą pięknie kwitły nam hortensje, w innym roku inne rośliny, więc to jest taka zmienna w ogrodzie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, jak jest u Was z hortensjami. Czy też się wykładają, czy na przykład też potrafią nie zakwitnąć, bo też mam takie sytuacje w ogrodzie. Wszystkie na przykład pięknie kwitną, a jedna jest bardzo opóźniona albo nawet potrafi w ogóle. Nie zakwitnąć. Jeżeli dzisiejszy odcinek spodobał Wam się, oczywiście dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie kanał. Niech to wideo i inne z ogrodowych skarbów zobaczy większa ilość osób. Ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca i czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia!